Mam do Ciebie bardzo ważne pytanie. Czy Ty zwracasz uwagę na oczy pacjenta? Oczywiście nie chodzi mi tutaj o kolor oczu, ani o to, żeby się wtopić w jego duszę, ponieważ oczy są przecież jej zwierciadłem, tylko o ruch, motorykę, o symetryczność pracy gałek ocznych. Prawdopodobnie zastanawia się teraz, po co Ci taka wiedza? Po co Ci umiejętność obserwacji oczu? Przecież nie będziesz z tym pracował. Jesteś prawdopodobnie terapeutą manualnym, masażystą, trenerem, ale nie jesteś ani okulistą, ani optometrystą i taka wiedza prawdopodobnie Ci się nie przyda. I tutaj bardzo mocno się mylisz, dlatego że tak, po pierwsze, a nasze oczy to jest najbardziej zewnętrznie wysunięta część naszego mózgu, która odbiera olbrzymią ilość informacji, która później ma wpływ na to, jak my funkcjonujemy, jak zachowuje się nasz system równowagi, jak nasza percepcja, jak nasza koordynacja, jak nasza precyzja, a to już wszystko bezpośrednio związane jest z układem narządu ruchu i z napięciem mięśni, z którym przychodzą do Ciebie Twoi pacjenci. I jest to wiedza, która jest bardzo pomocna, zarówno kiedy pracujemy ze standardowym pacjentem, który ma normalne ból odcinka lędźwiowego, inne problemy z narządem ruchu, ale także ze sportowcami i to na każdym stopniu zaawansowania. Wiemy o tym i tego nas właśnie uczono, że nasza praca zaczyna się od wejścia pacjenta do gabinetu. Czyli pacjent otwiera drzwi, a już obserwuje go, jego postawę, ustawienie ciała w przestrzeni, chód, unikanie ewentualnie bodźców bólowych, jego nawyki ruchowe i to jest ten moment, kiedy też powinien zaobserwować, jak pracują jego oczy. Przechodząc do części praktycznej, tak naprawdę oko jest normalnym stawem kulistym, który może mieć ograniczony zakres ruchu, może mieć zaburzoną motorykę właśnie przez zaburzoną pracę mięśni. I wiemy o tym, że mięśnie, które są dysfunkcyjne, mogą mieć obniżone napięcie mięśniowe albo podwyższone. Jeżeli mają obniżone napięcie mięśniowe, mówimy wtedy o hipotonii, jeżeli mają podwyższone, mówimy o hipertonii. Najczęściej jest tak, że ta hipertonia jest konsekwencją tego, że nasze ciało próbuje wygenerować tego napięcia więcej w innych mięśniach, które mogą troszeczkę wspomóc pracę tych zaburzonych. I teraz tak, weźmy takiego pacjenta, który miał uraz w obszarze głowy. Dostał centralnie w głowę na przykład piłką, albo pięścią, albo jeszcze czymś innym, może upadł na twarz, a może był osobą poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym. W konsekwencji ten uraz spowodował utrwalony odruch ucieczki, a w konsekwencji wyhamowanie mięśni, w tym na przykład mięśni prostego przyśrodkowego, który jest mięśniem, który wykonuje ruch konwergencji. I po pierwsze, wyhamowanie takiego mięśnia może spowodować, że mamy z automatu zaburzony ruch akomodacji oka, mechanizm akomodacji oka. Jest to nic innego jak naturalny autofokus. Wiemy o tym, jak ważną funkcję na przykład we współczesnej fotografii pełni autofokus. Każdy z nas ma tak naprawdę zaawansowany aparat w swojej kieszeni i tutaj wiemy, że bez tego autofokusa jest ciężko i oczy też oczywiście mają ciężko. Dodatkowo okazuje się, że ja mam zaburzony ruch właśnie oczu do linii przyśrodkowej ciała. Jest to ważny ruch, który powoduje, że ja jestem w stanie śledzić przedmioty, które zbliżają się do mojej twarzy. Dodatkowo jest to ruch związany z tym, że ja po prostu używam tych oczu, czytając albo śledząc coś, co jest dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt, czasami kilka metrów od mojej twarzy. I się okazuje w sytuacji takiej, kiedy mam zaburzony mechanizm akomodacji i zaburzony ruch konwergencji, to ja wtedy muszę operować całym swoim ciałem, swoją szyją, swoim karkiem, co powoduje zaburzenia w tych okolicy, ponieważ moja głowa, moja postawa dostosowuje się do zaburzonych oczu. Czy ten temat brzmi może znajomo? Dodatkowo obszar oka jest o tyle ciekawy, że oprócz takich strukturalnych aspektów, o których przed chwilą Wam powiedziałem, czy takich mechanizmów obronnych i reakcji układu nerwowego, jest bardzo mocno związane z emocjonalną reakcją na otaczające nas stres oraz procesami myślowymi. O co mi dokładnie chodzi? Na przykład w sytuacji, kiedy patrzymy, kierujemy oczy w kierunek do boku i w lewo, to jest to kierunek, który powoduje, że chcę otworzyć obraz z przeszłości. I w sytuacji, kiedy ja mam jakąś dużą traumę właśnie w przeszłości, powiedzmy jest to znowu wypadek samochodowy, który cały czas ma wpływ na moje odczucia, to moje oczy będą unikały właśnie kierunku do boku i do góry.
I okazuje się, że po pierwsze może być to związane z pewnymi problemami, bo na przykład nie dostrzegam przedmiotów, które zbliżają się z tej strony. I w sytuacji na przykład, kiedy jestem osobą na przykład czynnie grającą w piłkę nożną, to jest to pewnego rodzaju problem. A dodatkowo, jak widzicie, ten kierunek jest związany też z ruchem konwergencji oka do linii przodkowej ciała. I o ruchu konwergencji już wcześniej mówiliśmy, także wiecie dokładnie, co to znaczy. Jeśli chodzi o reakcję na toczący nas stres, to ten kierunek, ten sam kierunek, czyli w lewo i do góry, będzie oznaczał nadmierne zainteresowanie, niechęć i urazę. I tutaj już mamy trzy różne mechanizmy związane z naszymi oczami, które będą miały realne przełożenie na dysfunkcję narządu ruchu, z którym przychodzą nas pacjenci. Więc to jest temat, który na pewno warto zgłębić. Jak zauważyliście, kierunków pracy oczu jest więcej. Dodatkowo urazów, które mogą mieć wpływ na zaburzenia pracy oczu, też jest więcej. Tych powiązań, układ nerwowy, oczy oraz cały narząd ruchu jest cała masa. Jeżeli temat Was interesuje, to bardzo chętnie Wam opowiem o tym więcej. I 30 czerwca o godzinie 18 jest event, na który Was serdecznie zapraszam. I tam będę właśnie mówił ja o układzie nerwowym i oczach. Dodatkowo Maciek Duczyński, Justyna Żyła wprowadzał Was w niesamowicie ciekawy świat układu trzewnego, naszej jamy brzusznej i korelacji jama brzuszna i nasz układ nerwowy. I tak naprawdę pogadamy sobie o rzeczach, o których mówi się rzadko i o terapiach, które rzeczywiście możecie od razu wprowadzić do Waszych gabinetów, żeby zwiększyć skuteczność terapeutyczną. Także zapraszam Was na event. Czerwiec, 30, 18. Osobiście ciekawi mnie, czy Wy obserwacje oczu wykorzystujecie w swoich gabinetach. Jeżeli tak, to bardzo poproszę Was o podanie konkretnych przykładów w komentarzu. No i oczywiście link do całego wydarzenia jest w opisie tego filmu. Mam nadzieję, że zobaczymy się i rozwiniemy sobie ten jakże ciekawy temat. Trzymajcie się, do zobaczenia.